Dzień dobry Państwu. Otwieram 30. sesję Rady Miejskiej w Budzyniu w dniu 15 marca 2022 roku. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Budzyniu. Pana Marcina Sokolskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Bury. Pana Piotra Jankowskiego, Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy. Panią Ewę Kasperczak, Sekretarza Miasta i Gminy Budzyń. Panią Honoratę Lisiecką, Skarbnika Miasta i Gminy oraz Panią Damianę Jezierską i Pana Rafała Jończy, pracowników Urzędu Gminy obsługujących dzisiejszą sesję. Stwierdzam, że w dzisiejszych obradach bierze udział 15 radnych, a więc Rada może obradować i podejmować odpowiednie uchwały. Czy Państwo radni otrzymali materiały na dzisiejszą sesję? Tak, zapoznali się z nimi. Dziękuję bardzo. Przedstawię teraz porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, sprawy regulaminowe. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty, informacja z relacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Punkt szósty, informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie od ostatniej sesji. Punkt ósmy, przyjęcie protokołu z poprzednich obrad sesji. Punkt dziewiąty, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Budzyń za rok 2021. Dziesiąty punkt, złożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Punkt 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzyniu na 2022 rok. Punkt 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budzyń w roku 2022. 13. punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości miejscowości Grabówka. 14. punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie podstolicy stanowiącą własność gminy Budzyń. 15. punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Budzyń, stanowiącą własność gminy Budzyń. 16. punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność gminy Budzyń. 17. punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości ulica Rolna w Budzyniu. 18. punkt, przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. 19. punkt, przedstawienie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Budzyń. 20. punkt, przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2022 rok. 21. punkt, przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Budzyń na lata 2022-2025. 22. punkt, wolne wnioski i interpelacje. 23. punkt, zakończenie obrad. Przystępujemy do punktu 4. Interpelacje i zapytania radnych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, podczas obrad 29. sesji Rady Miejskiej w Budzyniu, która się odbyła w dniu 31 stycznia bieżącego roku, radni nie zgłosili
zapyta, interpelacji na piśmie, które wymagałyby publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informuję, że od ostatniej sesji Rady Miejskiej w Budzyniu nie zgłoszono na piśmie, nie przekazano na moje ręce wniosków lub interpelacji, które wymagałyby przekazania na stronę internetową gminy Budzyń. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby teraz zgłosić na piśmie wniosek? Pytanie nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 5. Informacja z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji. Na ostatniej sesji było podjętych 6 uchwał. Czy są jakieś, może jakieś uwagi? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym. W okresie ostatnia sesja Rady Miejskiej w Budzyniu odbyła się w dniu 31 stycznia 2022 roku. W okresie tym, prócz prac administracyjnych Biura Rady, uczestniczyłem w spotkaniu podsumowującym działalność za 2021 rok Towarzystwa Dzieci, Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Budzyniu. W posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Budzyniu, w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzyniu i uzgodniłem z Panem Burmistrzem materiały i termin na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Czy ktoś ma pytania jakieś do mnie może? Nie widzę, dziękuję bardzo. Punkt 7. Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie od ostatniej sesji. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tak, pan przewodniczący wspomniał, ostatnia sesja odbyła się dnia 31 stycznia. W tej sesji akurat nie miałem przyjemności uczestniczyć. W międzyczasie oczywiście brałem udział także w spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Budzyniu. To było podsumowanie działalności z rok 2021. Także w podsumowaniu pracy i działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzierze i w tym kontekście działalności naszych jednostek OSP w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów naszej gminy. Także gościliśmy w Budzyniu dyrektora Poznańskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa celem właśnie omówienia pewnych prac planistycznych związanych właśnie z podejmowanymi uchwałami dotyczącymi zmiany planu przestrzennego zagospodarowania, a konkretnie z planami rozwojowymi firmy Kabat, i także przedstawiliśmy naszą wizję ewentualnego zagospodarowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa po zmianie trasy drogi S11, czyli propozycji zagospodarowania tych gruntów poprzez uchwalenie studium i planu przestrzennego zagospodarowania i włączenia tych gruntów w planowaną strefę ekonomiczną województwa wielkopolskiego. Także uczestniczyłem w posiedzeniu komisji lokalnej grupy działania w Chodzieży Lider Plus. Było spotkanie z kierownictwem Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Chodzieży celem ustalenia właśnie szczegółów dotacji na rok bieżący dla spółki Budzyń i Wyszyny. Było także sprawozdawcze wyborcze zebranie koła i emerytów i rencistów w Dziewokluczu, gdzie brałem udział, i także dzień emeryta. Też byłem w nadleśnictwie Sarbia, gdzie rozmawialiśmy z panem nadleśniczym dotyczącym z właśnie uchwalonego planu przestrzennego zagospodarowania wsi Wyszyny i w tym kontekście przejęcia po uchwaleniu tego planu części dróg stanowiących własność Skarbu Państwa w sołectwie Grabówka, które są dzisiaj gruntami leśnymi. Także rozmawialiśmy na temat planowanych naszych inwestycji drogowych we wsi Wyszynki. Tutaj pan nadleśniczy zdeklarował udział w kwocie 100 tysięcy złotych jako udział nadleśnictwa w modernizacji tych dróg. I także rozmawialiśmy jeszcze o modernizacji drogi powiatowej właśnie z Gębic do Wyszyn i to tutaj jeszcze sprawy są, jakby powiedzieć, w toku. Także uczestniczyłem w koncercie z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym w tej sali z okazji Dnia Kobiet.
No i także odbyło się w ubiegłym tygodniu spotkanie w sali obok z uchodźcami z Ukrainy, z dziećmi, z no, jakby matkami, które dotarły na ten czas, na ten moment, na teren naszej gminy i korzystają z gościnności osób prywatnych. I tutaj też muszę powiedzieć, bo już uprzedzając może jakieś pytania, to uprzedzę, że też organizujemy zbiórkę już od 2 tygodni, zbiórkę darów rzeczowych i środków finansowych. Zbiórka jest prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Punktem tej zbiórki jest budynek byłego Urzędu Stanu Cywilnego i zgodnie z zaleceniami pana wojewody wielkopolskiego zbieramy określony asortyment tych darów, które w efekcie będą za chwilę przekazywane do starostwa powiatowego i dalej do centrum wojewódzkiego i dalej przekazywane w drodze konwojów humanitarnych na teren Ukrainy. Dzisiaj się odbyło spotkanie z komendantem Policji i Straży Pożarnej, właśnie też w kontekście, no, jakby powiedzieć, problemów z gościnnością, może nie z gościnnością, ale też jakby powiedzieć z bezpieczeństwem uchodźców na terenie naszego powiatu. Niestety się zdarzają przypadki różnych oszustw, naciągania, różnego rodzaju no, przykrości, które te osoby napotykają w naszym kraju. Tak jak mówiłem, nie byłem na ostatniej sesji, przebywałem właśnie na 2-tygodniowym zwolnieniu lekarskim, ale teraz już wszystko, że tak powiem, wróciło do normy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do pana burmistrza? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Punkt 8. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad sesji. Protokół jest na stronie internetowej. Myślę, że państwo zapoznali się z protokołem. Czy są może jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. To proszę o przyjęcie protokołu. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Dziękuję 15 razy. Dziękuję bardzo. Punkt 9. Sprawozdanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Budzeń za 2021 rok. Tak. Proszę państwa, ta informacja jest od wielu, wielu lat już przedstawiana, bo taki jest wymóg ustawowy, czy gmina wywiązuje się z określonych średnich płac, wydatków poniesionych na określoną grupę zawodową nauczycieli, czyli stażysta kontraktowy, mianowany, dyplomowany. Jak państwo widzicie w tej tabeli, w ostatniej kolumnie 10, jesteśmy wszędzie na plusie, czyli wszędzie nauczyciele otrzymali w wszystkich kategoriach zaszeregowania, no jakby powiedzieć, nawet więcej niż to z ustawy wymaga. Także nie musieliśmy wypłacać tak zwanej czternastki celem uzupełnienia właśnie danej kategorii. Miało być to zlikwidowane, no niestety pan minister Czarnek do tego jednak nie doprowadził. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Dziękuję. Punkt 10. Złożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz realizacji gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. To jest sprawozdanie za 2021 rok. Myślę, że to co roku musimy takie sprawozdanie przyjąć. Czy pan burmistrz, przepraszam. Ja myślę, że dwa zdania. No każdy otrzymał, to nie jest długie sprawozdanie, więc to można było się, tak powiem, w minutę zapoznać z nim. Natomiast taka podstawowa informacja, no, że tutaj po prostu ten problem także w naszej gminie istnieje, kierowania dzieci do rodzin zastępczych i wszystko to się odbywa na podstawie wyroku sądu rodzinnego. I jakie koszty ponosimy, no, za pobyt trójki dzieci w placówkach opiekuńczych wydaliśmy w ubiegłym roku prawie 40 tysięcy, a w rodzinach zastępczych za 6 dzieci prawie 20 tysięcy złotych. Zatrudniamy jednego pracownika na pełen etat w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej na stanowisko asystenta rodziny i tutaj jest wyszczególniona liczba rodzin z poszczególnych miejscowości, z którymi ten asystent rodziny współpracuje i jakiej pomocy te rodziny na terenie naszej gminy od nas otrzymują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Dziękuję.
Przystępujemy do punktu 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Wiejskiej w Budzyniu na 2022 rok. Takie posiedzenie Komisji Rewizyjnej się odbyło. Został przyjęty plan pracy. Nie wiem, czy Pani Przewodnicząca dwa słowa na ten temat, czy... Dobrze, materiały każdy dostał. Czy są może jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 30/327/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzyniu na 2022 rok ustala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzyniu na 2022 rok, stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Budzyniu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie tej uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 radnych. Dziękuję bardzo. Punkt 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budzyń w 2022 roku. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tak jak co roku też jesteśmy zobowiązani przyjąć odpowiedni program, który będzie regulował zasady opieki nad zwierzętami i bezdomnymi, zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. No oczywiście on jest wprowadzony od początku roku, niemniej jednak no, on podlega konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez różne organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt. Takie konsultacje się odbyły. W wyniku tych konsultacji wpłynęła jedna uwaga od koła łowieckiego Daniel w Podaninie z prośbą, żeby podjąć działania celem oznakowania posiadanych zwierząt przez właścicieli. Natomiast no, muszę powiedzieć, że no, trudno by to było w zakresie jednej gminy to zrobić. Miało być ustawą wprowadzony obowiązek znakowania zwierząt przez, jakby powiedzieć, służby weterynaryjne w skali całego kraju. Niestety, ale od tego znowu odstąpiono i nie wiadomo, czy ten pomysł kiedykolwiek ponownie wróci. Niemniej jednak nasza podstawowa sprawa to jest, jakby powiedzieć, zapewnienie opieki poprzez udzielenie schronienia bezdomnym psom i tą usługę dla nas świadczy schronisko w Rybowie, gmina Gołańcz. I także zauważyłem, że ostatnimi czasy bardzo dużo mieszkańców, szczególnie pań, opiekuje się bezdomnymi kotami. Udzielamy tu pomocy w zakupie karmy, ale także jednocześnie jest coraz więcej próśb o kastrację, jakby tak powiedzieć, tych domowych zwierzaków. Także tutaj, no, tak powiem, zapobiegamy no, dalszemu rozmnażaniu się w sposób niekontrolowany. Gdyby były uwagi, to proszę bardzo. Może jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 30/328/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 15 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budzyń w roku 2022 roku. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budzeń w 2022 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie tej uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 radnych. Dziękuję bardzo.
Punkt 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Grabówka. Tak, panie przewodniczący, ja może omówię od razu dwie kolejne uchwały, ponieważ były one wszystkie omawiane na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego. Pierwsza z uchwał dotyczy wyrażenia zgody na zbycie dwóch działek rolnych we wsi Grabówka. Jest tam osoba zainteresowana, właśnie jeden z mieszkańców wnioskuje o możliwość właśnie zakupu. Kończy się umowa dzierżawy dotychczasemu dzierżawcy, więc można w tym momencie to wystawić w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż. I druga z uchwał dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w sposób bezprzetargowy działki we wsi Podstolice, na której jest wybudowany budynek mieszkalny i właściciel tego budynku chce w sposób uregulować prawne posiadanie tego gruntu. I kolejna uchwała dotyczy także w podobnej sprawy, gdzie jeden z budynków w Budzyniu jest też częściowo wybudowany na naszej działce gminnej i, że tak powiem, też właściciele chcą, tak powiem, no, wyprostować ten stan rzeczy, bo no, to tak nie może być, żeby budynek stał nie na swojej działce. To są te trzy sprawy dotyczące właśnie wyrażenia zgody na sprzedaż naszych nieruchomości w formie przetargu nieograniczonego, czy też w sposób bezprzetargowy. Dziękuję bardzo. Zresztą ta sprawa była omawiana na komisjach tak obszernie, także myślę, że wszyscy bardzo się zapoznali. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 30 przez 329/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Budzyń w obrębie Grabówka pierwsze, numer ewidencyjny 54/2 o powierzchni 0 3198 H, druga pozycja też w Grabówku, numer ewidencyjny 54/3 o powierzchni 0 4614 H. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie tej uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pan Wacław? Na stronę. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości położonych w obrębie Podstolicy stanowiących własność gminy Budzyń. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 30 przez 330/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Podstolicy stanowiącą własność gminy Budzyń. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 220 o powierzchni 0 3309 H, położoną w obrębie Podstolicy, stanowiącą własność gminy Budzyń. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie tej uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 radnych. Dziękuję bardzo. Punkt 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Budzeń stanowiących własność gminy Budzeń. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 30 przez 331/2022 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Budzeń stanowiącą własność gminy Budzeń.
uchwala się, co następuje. Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 1049 o powierzchni 0,010 ha położoną w obrębie Budzeń, stanowiącą własność gminy Budzeń na rzecz osoby fizycznej, która jest właścicielem budynku mieszkalnego o wartości znacznie przekraczającej wartość gruntu. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o przegłosowanie tej uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję 15 radnych. Dziękuję bardzo. Punkt 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku stanowiący własność gminy Budzeń. Panie Przewodniczący, ta sprawa też była omawiana na ostatnim posiedzeniu komisji. Gmina Budzeń jest właścicielem w całości obecnego ośrodka zdrowia Wyszyna, który się składa z 4 lokali mieszkalnych usytuowanych na pierwszym piętrze i 2 lokali użytkowych, czyli apteki i ośrodka zdrowia na parterze, i z części, ze strony części najemców wpłynęły wnioski o umożliwienie kupna tych lokali mieszkalnych na zasadzie prawa pierwokupu, tak jak to czyniliśmy w przypadku innych lokali medycznych czy też nauczycielskich, i chcą z tego też sprawa skorzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są pytania? Ta sprawa też była omawiana na komisji. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 30 przez 332/2022 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 15.03.2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku stanowiącym własność gminy Budzeń. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż 4 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielolokalowym w Wyszynach nr 22 położonym na nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzeń oznaczonej numerem ewidencyjnym 104 o powierzchni 0,2445 ha w obrębie Wyszyny oraz udziałem nieruchomości wspólnej, to w prawie własności gruntu oraz w częściach wspólnych budynku i urządzenia. Paragraf 2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych opisanych w paragrafie 1 w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęcie tej uchwały? Proszę o przegłosowanie tej uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 15 radnych. Punkt 17. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na ulicy Rolnej w Budzeniu. Też to jest kolejna sprawa, która wymaga uregulowania. To jest też właśnie do takich dziwnych sytuacji właśnie w Budzeniu, gdzie drogi przebiegają zupełnie gdzie indziej niż ich stan faktyczny, geodezyjny, i tutaj, tak powiem, próbujemy to w różnych częściach Budzenia od wielu, wielu lat wyprostować, i to mam nadzieję, że to jest ostatnia z tego typu spraw, gdzie właśnie droga w gruncie jest zupełnie gdzie indziej niż geodezyjnie, więc tutaj nastąpiły podziały. Jak Państwo, tych numerów wielkości nie będę cytował, natomiast ważne jest to, że dogadaliśmy się z obecnym właścicielem tej drogi i tego naszego gruntu, i jest wola zamiany właśnie przy niewielkiej dopłacie, i wreszcie te sprawy będą uregulowane, i w przyszłości mam nadzieję, że na tej gruntowej dzisiaj drodze będzie można też położyć kawałek asfaltu, żeby 2 kolejne budynki miały normalny dojazd do swojej posesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 30 przez 333/2022 Rady Miejskiej w Budzeniu z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości niezabudowanej
obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 79/2 o powierzchni 0 1515 ha położonej w Budzyniu, stanowiącej własność gminy Budzyń, na nieruchomości niezabudowane obejmujące działki o numerze ewidencyjnym 72/2 o powierzchni 0041 ha, numer 74 o powierzchni 00627 ha i numer 77 o powierzchni 00990 ha położonych w Budzyniu, a stanowiących własność osoby fizycznej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzyń. Paragraf 3. Traci moc uchwała numer 17/111/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie tej uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 radnych. Dziękuję bardzo. Punkt 18. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia jedna z adresów. Pani sekretarz? Czy... Ja myślę, że tutaj to już tak krótko i zwięźle. W uchwale z dnia 31 stycznia ubiegłego roku dotyczącej właśnie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla pań i panów sołtysów, pan wojewoda w ramach nadzoru swojego prawnego zakwestionował nam paragraf 1 ustęp 3 i musimy poprawić zgodnie z żądaniem pana wojewody dodać takie brzmienie tego ustępu, że dieta nie przysługuje w przypadku braku wykonywania przez sołtysa czynności związanych z jego funkcją przez okres co najmniej 30 dni i pan sołtys czy pani sołtys jest zobowiązana niezwłocznie poinformować burmistrza miasta i gminy o braku możliwości wykonywania czynności związanych z jego funkcją. No to chyba ma akurat zastosowanie w przypadku, gdyby nie daj Boże ktoś zachorował i tak dalej, czy uległ jakimś losowym sytuacjom i wtedy po prostu tej diety no ta osoba pełniąca funkcję sołtysa po prostu nie otrzymuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania może? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 30/334/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 15 marca 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 29/324/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów wprowadza się następującą zmianę. Pierwsze, w paragrafie pierwszym po ustępie 3 dokonuje się ustęp 4 o brzmieniu 4. Dieta nie przysługuje się w przypadku braku wykonywania przez sołtysa czynności związanych z jego funkcją przez okres co najmniej 30 dni. Sołtys zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania burmistrza miasta i gminy Budzyń o braku wykonywania czynności związanych z jego funkcją. Paragraf 2. Wykonanie uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 radnych. Dziękuję bardzo. Punkt 19. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego gminnego zakładu wodociągów i kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Budzyń. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Też ta sprawa co roku w zasadzie się powtarza, ponieważ nasz zakład wodociągów i kanalizacji funkcjonuje jako zakład budżetowy i jest zobowiązany na koniec roku posiadane środki na rachunku bankowym po prostu czy nadwyżkę tych środków przekazać do budżetu gminy. Niemniej jednak w naszej kompetencji leży
ewentualny zwrot tych środków, żeby mogła dalej jednostka funkcjonować. Stan tych środków na koniec roku wynosił 100 937 zł i 21 groszy. Jest taki wniosek ze strony kierownika zakładu z lutego bieżącego roku, żeby te środki po prostu wróciły na rachunek zakładu budżetowego, żeby mógł być dalej wykorzystywany do bieżącej działalności inwestycyjnej naszej firmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pytania? Nie widzę. Czy tam coś uchwały? Uchwała nr 30 przez 335/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 15.03.2022 roku w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków powrotowych do budżetu gminy Budzyń. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwalnia się Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z wpłaty do budżetu gminy Budzyń nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec roku sprawozdawczego za 2021 rok. Paragraf 2. Pozostałą nadwyżkę środków obrotowych Samorządowy Zakład Budżetowy przeznaczy na realizację zadań statutowych. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Budzyń. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 radnych. Dziękuję bardzo. Punkt 20. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2022 rok. Bardzo proszę, pani skarbnik. Od ostatniej sesji dokonano zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zarządzeniem burmistrza nr 11/2022 z dnia 22 lutego i numer 18/2022 z dnia 7 marca 2022 roku. Proponujemy wprowadzić następujące zmiany. Otrzymaliśmy zawiadomienia od wojewody wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowych i tak w kwocie 267 zł 96 groszy z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny wynikających z ustawy o karcie dużej rodziny. Podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na program Cyfrowa Gmina na kwotę 100 tysięcy zł. Tu będzie na zakup dla zakładu budżetowego na zakup serwera. Otrzymaliśmy informację od ministra finansów o ostatecznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej i no niestety ta subwencja została nam zmniejszona o kwotę 51 431 zł w związku z niezmniejszaniem wydatków w zakresie oświaty. Brakujące środki pokrywa się z nadwyżki z lat ubiegłych. Otrzymaliśmy też informację od ministra finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 29 109 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest też informacja, że właśnie te środki mogą być wykorzystywane w szkołach na pomoc dzieciom z Ukrainy. Podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na program wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym granty PPGR na kwotę 1 130 zł. Zwiększono wartość niewykorzystanych środków z roku 2021 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z rozliczeniem tego w sprawozdaniu została kwota 7160 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Też dokonaliśmy rozliczenia niewykorzystanych środków
2021 roku z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 88 382 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii. Zwiększa się dochody własne o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Są to środki, które pochodzą ze zwrotów środków nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. I dokonaliśmy rozliczenia środków na koniec roku i w związku z tym, że nam zmieniły się wolne środki, zmniejszamy je o kwotę 471 235 zł, bo mieliśmy większą kwotę przyjętą w uchwale budżetowej, pokrywając te środki nadwyżką z lat ubiegłych, bo środki są te same, tylko inaczej się nazywają. Nie wolne środki, tylko nadwyżka z lat ubiegłych. W związku z realizacją zadań własnych zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 745 000 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na realizację następujących zadań. Mamy transport i łączność, drogi publiczne powiatowe. Planujemy udzielić pomocy finansowej dla powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w miejscowości Wyszyny na kwotę 460 000 zł. W zakresie dróg gminnych przebudowa drogi gminnej nr 201-564P, ulica Łokietka w Budzyniu, kwota 700 000 zł. Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Chodzieckiej w Budzyniu, kwota 80 000 zł. Administracja publiczna, urzędy gmin, kwota 40 000 zł. Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe na prace remontowe 120 000 zł. Przedszkola też na prace remontowe 250 000 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświetlenie plac i dróg, budowa oświetlenia we wsi Wyszyny, zwiększenie kwoty o 80 000 zł. I pozostała działalność, budowa ogrodzenia przy ulicy Przemysłowej w Budzyniu, kwota 15 000 zł. Oprócz tego dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami. Ogółem po zmianach dochody mamy w wysokości 50 657 356 zł, wydatki 59 086 986 zł 74 grosze, deficyt 8 429 630 zł 74 grosze. Pozostałe zmiany to są załączników w związku ze zmianami w uchwale. Jak ktoś by miał jakieś pytania, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Może nie wszyscy wiedzą, jesteśmy właścicielem kawałka drogi koło pana Miziołka, tak tam w głąb, krop do byłego domu pana Matusza. To jest nasza droga gminna i tam też no, chcemy to przebudować. Myślę, że po modernizacji, po odpowiednim oznakowaniu tego już tam nie będzie. Jest tam galimatias, to się zgadza. Czy są może jeszcze pytania? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 30/336/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 15 marca 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2022 rok ustala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym otrzymuje brzmienie. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 50 657 300
56 zł, z tego dochody bieżące 45 036 956 zł, dochody majątkowe 5 620 400 zł, dochody budżetu, dwa dochody budżetu stanowią załącznik numer 1. Dwa załącznik numer 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 59 086 986 zł 74 grosze. Z tego wydatki bieżące 41 275 333 zł i 65 groszy. Wydatki majątkowe 17 811 653 zł i 9 groszy. Wydatki budżetu stanowią załącznik numer 2. Deficyt budżetu w kwocie 8 429 000 630 zł 74 grosze zostanie sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 podpunkt 8 wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 podpunkt 6 oraz nadwyżką z lat ubiegłych. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9 051 073 zł 10 groszy. Rozchodów budżetu w kwocie 621 442 zł i 36 groszy. Dwa przychody i rozchody budżetu stanowią załączniki numer 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Budzyń. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie tej uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 15 radnych. Dziękuję bardzo. Punkt 21. Przedstawienie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Budzyń na lata 2022-2025. Bardzo proszę, pani skarbnik. Proponujemy wprowadzenie następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Tu nie dokonujemy żadnych zmian w przedsięwzięciach, tylko w załączniku numer 1, to jest w wieloletniej prognozie finansowej. Dostosowujemy kwoty dochodów i wydatków do wysokości wykazanych w uchwale budżetowej. Jak już mówiłam, przy uchwale budżetowej zwiększamy przychody budżetu o kwotę 3 363 208 zł z następujących tytułów. 7 160 niewykorzystane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 88 382 zł niewykorzystane środki spływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2 267 666 zł nadwyżka z lat ubiegłych. Jak już mówiłam, w związku z rozliczeniem roku zmniejszono przychody budżetu o kwotę 471 235 zł z tytułu wolnych środków, a zwiększono nadwyżkę. Jakby ktoś miał jakieś pytania, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 30 przez 337/2022 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 15 marca 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Budzyń na lata 2022-2025 ustala się, co następuje. Paragraf 1. Uchwale nr 28 przez 319/2021 Rady Miejskiej w Budzyniu z dnia 30 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Budzeń. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, dobiegamy do końca naszych obrad. Punkt 22. Wolne głosy, informacje. Chcę powiedzieć, że do Rady Miejskiej w Budzeniu wpłynęły dwa pisma. Jedno jest z prośbą o dofinansowanie miejscowości Dobrzyca. Może przeczytam w imieniu przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca. W załączniku przesyłam apel 1 przez 2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej rodzinom poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w miejscowości Dobrzyca i Sośnica w dniu 17 lutego 2022 roku. Takie pismo do mnie wpłynęło. Myślę, że te pisma rozpatrzymy na komisjach. Nie? I drugie pismo wpłynęło ze starostwa Wieluń. I tutaj też przeczytam. Szanowni Państwo, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i starostowie. W związku z zaistniałą sytuacją związaną z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Powiatów w Wieleniu podjęła stosowną uchwałę wyrażającą desprobatę w stosunku do działań agresora oraz pełen solidaryzm z władzami i społeczeństwem ukraińskim. Niniejszym przesyłam Państwu treść uchwały wraz z załączonym apelem. Myślę, że te sprawy rozpatrzymy na komisji, podejmiemy odpowiednie zaś kroki, tak? No. Czy Pan Burmistrz może w informacjach, może te najnowsze, może przekaże jeszcze nam też, bardzo bym prosił. Może tak jeszcze w uzupełnieniu tych wypowiedzi moich przy okazji omawiania uchwał. No, sytuacja jest taka, jeżeli chodzi o międzynarodowa sytuacja jest, no zresztą Państwo obserwujecie, jest bardzo dynamiczna i z godziny na godzinę ona się zmienia i chciałbym tutaj zaapelować przede wszystkim do nas samych, żebyśmy zachowali spokój i pewną roztropność. Chciałbym podziękować tym mieszkańcom i tym wszystkim, którzy się zaangażowali w zbiórkę tych darów. One cały czas do nas spływają. Część mieszkańców jeździ na granicę, dowozi dary, część mieszkańców przywozi uchodźców na nasz teren czy na teren sąsiednich gmin i tutaj, że tak powiem, ten wielki entuzjazm społeczny i poczucie odpowiedzialności funkcjonuje. Niemniej jednak dwa dni temu Sejm podjął stosowną uchwałę, która w jakiś sposób reguluje udzielanie tej pomocy i w ramach tej pomocy także przyjdzie spełnić określoną rolę naszemu samorządowi, jeżeli chodzi o właśnie sposób ewidencjonowania i udzielania tej pomocy podstawowej, finansowej. Być może w dalszej kolejności, jeżeli ten konflikt będzie narastał i fala uchodźców będzie też narastała, proszę się liczyć z tym, że ta pomoc będzie kierowana z dużych miast do małych miejscowości i to nie będzie 20-50 osób, tylko mogą być setki i wtedy zupełnie inne będą wyzwania przed nami stały i z tym się też musimy po prostu liczyć. Wczoraj oglądałem wywiad z burmistrzem Lwowa, który pokazywał zapełnione sale kinowe, domy kultury uchodźcami, tak jak tutaj siedzimy. I to są po prostu ludzie, którzy śpią na podłogach gdziekolwiek, żeby tylko mieć dach nad głową, więc nie życzmy sobie takiego obrazu w naszym kraju, bo te miliony gdzieś będą musiały na pewno przejść przez naszą ojczyznę. Też taka druga sprawa dotycząca pewnego funkcjonowania gminy w tej chwili, ponieważ jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów. Zresztą na stacjach benzynowych widzimy, co się dzieje, jak szaleje ropa, jak szaleje benzyna i to wszystko niestety się też przekłada na nasze wydatki. Przetarg przetargowy nie jest równy. W ubiegłym roku mieliśmy przetarg na pomoce naukowe z dotacji rządowej. Nikt się nie zgłosił. W tym roku mieliśmy 6 ofert. To byłem bardzo zdziwiony i oferty pokrywały się wielkości dotacji. Ale mamy w tym tygodniu przetarg drogowy.
I tu niestety mam pewne obawy, że możemy się bardzo mile czy niemile rozczarować. Przy tej cenie asfaltu, ropy i wszystkiego innego te nasze założenia budżetowe czy kosztowe mogą zaraz wziąć całkowicie, no, być nierealnymi. Część wykonawców, którzy podpisali z nami umowy na roboty drogowe w ubiegłym roku czy tej zimy, grozi nam, że zejdzie z placu budowy i praktycznie zostaniemy rozgrzebanymi inwestycjami, bo po prostu no, nie chce nikt dokładać do, że tak powiem, do zwiększonych kosztów inwestycyjnych. Wolą zapłacić kary umowne i zostaniemy czasami niestety rozgrzebanymi inwestycjami drogowymi. I też taki czarny scenariusz się niestety z każdym dniem coraz więcej rysuje. Także problemów, oczywiście to jest odprysk tych problemów dotyczących wojny rosyjsko-ukraińskiej. Rykoszetem dostajemy oczywiście wszyscy w sklepach, w cenach, ale i także to wpływa na nasze życie gminne i niestety no wszystko to będzie płynne. Pewne z plany, które się wydawały możliwe do zrealizowania jeszcze pół roku temu, coraz bardziej mi się wydaje, że one się stają już nierealne, a na pewno nie w takim zakresie, jak sobie to każdy z nas wymarzył. Zobaczymy, co przyniosą przetargi, jak potoczą się te podpisane umowy. Oby to wszystko wróciło jak najszybciej do normalności. Część gmin zawiesza ogłaszanie nowych przetargów ze względu właśnie na tą sytuację. Jeżeli ten przetarg czwartkowy też będzie jakiś absurdalnie wysoki, to po prostu też do czasu znormalizowania wszelkich cen, cenników, cenów materiałów, nie będziemy ogłaszać przetargów na jakiekolwiek roboty drogowe czy jakiekolwiek inne. Po prostu, nie wiem, będziemy czekać, aż to wszystko wróci do normalności, bo to po prostu nie będziemy budować za wszelką cenę i nie wiadomo po jakich kosztach. To jest tylko takie moje spostrzeżenie, żebyście też Państwo zdawali sobie sprawę, że no w takich realiach po prostu ekonomicznych przychodzi nam w tej chwili podejmować decyzje. Budżet mamy taki, jaki mamy. Część gmin, które otrzymało dotacje w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych, w tej chwili ma na papierze 90% dotacji. Ta kwota przetargu rośnie. Gminy rezygnują z dotacji, nie mają z czego dokładać. I tak to takie błędne koło się tworzy, więc tutaj po prostu też był apel gmin do rządu, żeby po prostu to wszystko w jakiś sposób uelastycznić, znormalizować, żeby nie płacić jedną fakturą wykonawcy na koniec roboty, tylko żeby dwie, trzy faktury przejściowe były, bo firmy za chwilę się wyłożą przy tych niezmienionych cenach i przy tych braku dopływu na bieżąco za wykonywane roboty, więc wszystko to tak dziwnie wygląda, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę, że no, to nie jest dzisiaj łatwe podejmowanie decyzji w tych szybko zmieniających się realiach. Życzę i Polsce, i nam wszystkim, żebyśmy wrócili do w miarę normalnego funkcjonowania. Dziękuję bardzo. Znaczy się to jest, wszystko od razu odpowiadam. Nabór był robiony w ubiegłym roku. Była średnia 3,5 tysiąca chyba złotych, o ile dobrze pamiętam, na zakup jednego zestawu komputerowego po złożonych wnioskach, gdzie ilość wniosków przerosła w ogóle wyobrażenie chyba rządu, bo w naszej gminie wpłynęło prawie 500 osób i wszystkie zostały pozytywnie zakwalifikowane do tego programu. Rząd no, gdzieś poszukał te brakujące pieniądze, ale jednocześnie obciął wielkość dotacji z 3,5 na 2,5 tysiąca złotych, czyli no będzie to coś, ale no, gorszej jakości. No oczywiście my musimy ogłosić przetarg, bo tak mówi ustawa o zamówieniach publicznych, to jest 1 100 000 złotych. Czy ten przetarg zakończy się mniejszą kwotą, czy większą? Jak większą, to gmina musi dopłacić, żebyśmy się zdawali sprawę, bo to wielkość kwoty jest niezmienna. Jak będzie mniejsza, to gmina musi po prostu tą kwotę oddać. Więc tutaj gra jest w ciemno. Pan Rafał
tak powiem, mówi, że w Polsce nie ma tyle ilości sprzętu komputerowego, także nie wiem, kto nam dostarczy ten sprzęt w tych obecnych czasach, więc tutaj po prostu no, jest taka trochę, no, nie powiem gra w ciemno, ale wielki znak zapytania. Znaczy się zasób lokali gminnych jest ograniczony, bo mieszkań i bloków wolnych nie mamy, więc gdybyśmy ich tam mieli, to podejrzewam, żebyśmy to inaczej rozmawiali. Natomiast są do wykorzystania ewentualnie świetlice wiejskie, czy też hale sportowe, czy ten dom kultury, czy ewentualnie nasza stanica w kamienicy, więc, ale to tylko wszystko jest doraźnie. To nie jest na jakiś dłuższy okres czasu, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że są to rozwiązania na miesiąc, na dwa, trzy, ewentualnie przez lato, do jesieni, a co dalej, to trudno powiedzieć. Moim zdaniem, dobra, już nie będę tu się rozwodził, no to jest zadanie rządowe. Musi rząd tutaj sobie się z tym poradzić, czy będzie, nie wiem, hotele wykupował, czy ośrodki rządowe wypoczynkowe zamienią na ośrodki dla uchodźców, bo też takie możliwości są, więc, ale to są decyzje rządu, no samorząd tutaj nie ma takich możliwości. To dziwne pytanie, nie, bo to jest nasz teren, powiem szczerze, i nie ma takich możliwości. Wiem, że starostwo taką dotację walczyło ileś tam lat i w końcu wywalczyło na no, wyczyszczenie budzyńskiego cmentarza ewangelickiego. Niemniej jednak pani konserwator zabytków nałożyła na nas obowiązek, jakby powiedzieć, wyczyszczenia cmentarza ewangelickiego w Wyszynkach. Natomiast nie wiem, dlaczego ten cmentarz jest własnością gminy. Nie umiem odpowiedzieć. To są decyzje, nie wiem, nie chcę tu mówić z jakich lat, ale taki jest stan prawny i musimy tam niestety, czy niestety, no dobrze, że jest gospodarz, jakim jest gmina, dokonać pewnych cięć sanitarnych, czyszczenia krzaków, połamanych drzew i różnych innych historii. I to będziemy w tym roku jesienią robić pod opieką pani konserwator, bo tam nie można robić różnych sobie takich rzeczy, jak to w innej gminie mojej rodzinnej, wjechał spychacz na poniemiecki cmentarz i zepchnął wszystko w jedną narożnik cmentarza i w ten sposób no, też można zrekultywować cmentarz i to mieć święty spokój. Nie, to nie jest teren gminny, to jest Skarbu Państwa i to jest właśnie pana starosty chodzieckiego. Mam nadzieję, że nie Wągrowieckiego, bo tam jeszcze czasami były takie zaszłości, że jeszcze w księgach wieczystych był wpisany powiat, jak to było, powiat Wągrowiecki, gmina Wągrowiec Wschód, tak było, czy Zachód, jakoś tak, tam tak, takie gdzieś jeszcze wpisy w księgach wieczystych się pojawiały. Ten lasek brzozowy przed cmentarzem jest naszą własnością, natomiast sam cmentarz nie jest naszą własnością. Jest. No, wystarczy wejść do ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu i wszystko się znajdzie, nie? Dobra, gospodarz. Powiem tak, że kiedyś się bardzo zdziwiłem, jak zobaczyłem, że w ewidencji starostwa powiatowego były niemieckie cmentarze, są oznaczone jako tereny wypoczynkowe. Takie miało znaczenie, ale to już nie rozumiem. Tak jak mówiłem, oprócz cmentarza na Wyszynkach po lewej stronie, wszystkie pozostałe stanowią własność Skarbu Państwa. To jest nasz akurat, nasza działka. Ale to nie jest po niemiecki, to jest po choleryczny, no tak to powiedzmy, nie? Tak. Tak. Dziękuję bardzo. Porządek dzisiejszej sesji się wyczerpał. Zamykam 30. sesję Rady Miejskiej w Budzyniu. Dziękuję bardzo.